Siemaneczko dla wszystkich. Panowie, dwa rumunki widyna czarnego. Właśnie dostały takie kropelki. I po tabletce KK. I zaraz je pokażę. Jak coś oddzielam, to staram się dać. Co to pisze? Wózek jakiś widłowy. Staram się dać po tabletce i po kropelkach na kark, żeby tchałek nie miały. Skóra, żeby była dobra. Dzisiaj gołębiom założyłem takie numerki. Samczykom. Samczyki będą na czarnych skówkach, a samiczki są na żółtych. Tam parę dołożyłem. Młodziaczki są wypuszczone i parę tam pocztowych mi wyskoczyło. Co tam? Nie ma po locie dwóch gołębi połowego i łyski nie ma. Tam ten jeden doleciał. To brakuje mi dwa gołębie po locie, ale doleciały mi dwa gołębie. Doleciała mi ta samica. Ona na pierwszym locie zginęła. Z numerem telefonu, ale też wróciła bez tipesa. Ona ma pod skrzydłem pomalowane na różowe. Na różowo tak. Ona tutaj, te dwie samice, kiedyś oglądaliście na początku, to one miały dwie samice, miał jeden samiec. Ale teraz długo nie było jej, to przejęła ciemna. Taka prawie czarna. Akurat ten samiec siedzi, co na wodę ostatnio siadał. Tu ten samczyk, co doleciał, to ładnie ją woła. To jest arka. Ten akurat zginął, zrobił dwa loty i zginął na próbnym. Nie na próbnym, tylko na podpuście, pod malborkiem. Jakoś gołębie się schodzą. Od tej samiczki nie mam połowego. I od tego samca z 24 ma plastiki. Ona jajek mi nosiła. Taka łyska, może wiecie. Już się sparowały połowa. Już się połowę. Dzisiaj do wody im podałem coś na wątrobę. Mają jeszcze 3 litry, nie chcą tego pić. Sadochol czy sadochol? Sadochol, coś takiego. Ale do rana miały bengasol, bo też nie wypiły. Samczyki mają skówki teraz czarne. Lepiej się ładuje po prostu, zobaczcie. Widzicie, nad obrączką czarna skówka, powiem, że sam jest. A samiczka ma żółtą. Temu dołożę tipesa i pokażę moje dwie zguby. Nowe. Młode się zaczynają kluć, też pokażę. O Jezus. Młode się pocztowe zaczynają kluć. W rozchłodzie zaraz pokażę. Ten już był dzisiaj na dworzu, czarny. No iść na dwór. Iść na dwór. Rób coś. Iść na dwór. No iść na dwór. Widzieliście? Wychodzi. Rumcajs wychodzi na dwór. O, jaki malutki. Rumcajs wychodzi na dwór. Pokażemy te cuda moje. A jest tutaj cudo moje. Jest jedno, ale jakie ma łapcie duże. Dostał tabletkę. Weźmiemy go na daszek, niech poleci. No leć. O, jest na daszku. Nowe wynalazki. Dwa rumuny wpuszczone. Kolega tam mi dobrze mówił, bo później nie będą latały. Tam są rumunki. Zobaczcie, jakie ładne. Słoneczko, tam jest jeden. One takie dziwne kolory mają. I tu jest cudo. Pierwszy raz na wolności. Na wolności widzą niebo pierwszy raz, bo one nie widziały nigdy nieba. Nie wiedzą, co jest zgrane. Rumuny mają już młode kolejne i kolejne jajka, to będą trzy pary. A te siwe jeszcze do dzisiaj nie zniosły jajek. Jedne mają już, będą miały 3 młodziaki, 6 młodziaków. Zobaczcie, samiczka na 100%. Tu jest. To jakiś pocztowy widzę, wskoczył mój. W rogu jest. Ten leży sobie. Tam pocztowe się opalają. Nie wiem, dwa stare są. Ale to nie z lotowych, tylko z późnych. Ja i takie wyrzucę później, te późniaki, bo to się nie nadają. Siedzą na razie, bo siedzą. Widynek jest. Tu jest widynek na razie.
Rumunki w szoku. A ładne są. Matka bardzo dobrze lata. Kiedyś miała samca żółtego, ale jaszczą zabrał. Samiec na świerkowe, jak jeszcze trzymałem, przywiozłem z Węgier. Zginął, wrócił po 3 dniach, cały umazany w kominie. Zobaczcie jaki. Tamte 2 młode, kolega do Niemiec zabrał całą parę i został tylko jeden. Drugie chciałem, ale co, pies zjadł. Już dawno, już też by były. Zaraz by wychodziły. A pocztowy tu aż wskoczył, zobaczcie. Czarnuszek. Zaraz się zwiększą pocztowe. Gniazda dzisiaj będę dzwonił, chyba dzisiaj by zostały wysłane do mnie regały. Nie wypuszczam dzisiaj ich, bo pocztowe są osobno. Nie mieszam. Nie mieszam. Tu też się trochę kluje pocztowych. Pod czwórką, pod piątką są pocztowe, pod tą kreską, pod czwórką tam są pocztowe. Tam jest ich trochę pocztowych. Jak tu wodę mają, ale parno jest, czuję ich. Ten sąsiada Budapeszt wczoraj świrował cały dzień, go nie było, siedział na domie u sąsiadów. Co tu jest? No tu coś już, awantura jakaś była, para jakaś się wrypała. Tu też chyba była awantura, bo jest jedno jajko. Ta. Wykluło się coś. Ósemka jakaś. Leją się strasznie. Tu też jedno jajko, tu 2 młode. A tu był też młody. Tu za obrączką ładę. Budapeszt. Tu jaszczak, ale jest szary. Tutaj coś fajnego będzie. Ale ten to chyba był podłożony, bo już widzę, że jakiś koczek. A tutaj czaposzek. A też przestrzałowiec, zobaczcie. Ciekawe, jakie kolory będą miały. Będą brzydkie, to je wyrzucimy. To tą parę rozparzymy. Tu zniosła jajka. Tutaj Budapeszt i Murzyn. Budapeszt i Murzyn. A tu co tu siedzi? Jaśniaki jakieś. A to Ala chyba jaśniaki. Budapeszt, jasne. Ale będę miał rasę w tym roku do tutaj taki w miarę. A te będą tak. To co to jest? O, ten to jest ładny. To są prawdziwe Budapeszty w takim razie. No idź do siebie. O, a tu jak cymisz. A tutaj co tu jest? We szwance gdzieś miałem małe. Tu zobaczymy co tu jest. To chyba też jest jakiś tam wynalazek chyba. Wynalazki. A to ciepłe jajka? Ciepłe. Tu jest para, siedzi na jajkach. 3 pocztowe, zobaczcie szyble jak karmią. To jest para, nie? 3 szyble karmią. One 4 w ogóle karmią, bo jeszcze jest ciemny. Tu niekiedy ciemny wchodzi mały. Najedzony. Najedzony, najedzony.
też mam fajnego. Tu też mam fajnego. Łowego. To jest po tym arka w staruchu. Zobaczymy, co wyszło. Zapiszemy tego połowego. To też jest mały. Nie otwiera mi się. Jakoś cały czas do mnie przychodzi jakiś kotwaj. Bez obrączek. Koguty mam puszczone osobno. Kurki są zamknięte. Pokażę wam teraz w rozpłodzie. Tam się zaczynają kluć gołębia. Do końca miesiąca, jak się wyklują, się nadają na lot. Ale wyklują się wszystkie. O, jestem. O, takie coś dzisiaj dostały. Dzisiaj takie coś dostały. Tutaj się klują. Klują się. Tu we szwance już rzuciłem. Zobaczcie, jakie kluzeczki. Nie przeszkadzamy im. Klują się wszędzie. Też się klują, tu też jest. Pokaż. Tu jeden jest. Tu jeden. Tu ma jajka. Tu jest najlepsza para. Mają jednego. No puste jajko było. Nic nie zrobimy. Bardzo dobra samica. Tutaj dwa są znowu. Klują się. Teraz będzie wszystko dobrze. Tam się zaraz też wyklują. Pod spodem mam jeszcze. Tu się wykluł. Tutaj też się wykluł. O, tutaj się jeden wykluł. A drugi gdzie? Też jeden się wykluł, widzę. A drugiego nie ma. Też jeden. Gołębie to wykończą, albo się klują jeden, albo później jest tragedia. Nie wiem, czy jest drugi. Jajko, bo pewnie z boku, albo... Czekajcie, zobaczymy. Nie da rady kamery. Nie da rady. Nie ma młodego, bo by było... By było coś, a tam jest suchutko. Tu jeszcze chyba jest jeden. Tu jest jeszcze para, też ma jajka. Dobra, niech sobie siedzą. Tak wyglądają. O, po tym połowym berlinki chowają. I on tu ma jednego. Samica już znowu jest zgubiona na jajka. Będzie gdzie podłożyć. Dobra. Niech chowają. Tutaj wiecie co mamy? Sankcje mają. Krokodyle. Leżą. Gorąco to leży. Mają wodę, mają jedzenie, mają wszystko. Leżą sobie. Zobaczymy tutaj, czy coś się wykluło. Bo tutaj też powinno się coś wykluć. Jest tych gołębi. Bardzo dużo. Też ciężko chować. O, jajko jedno puste, już widzę.
Pewnie, że puste. To jest puste. Czaposzka. Nic nie zrobię. Puste jajko. Chce człowiek gotować czaposzę żółtą i nie może. Kurze, sprawdzałem, ma 10 albo 11 jaj, ale są pełne. Też zaraz to wyrzucę jajko, bo to bez sensu. Też. Zobaczcie, wykluły się ciach. Tam, tu będą się kluły, tam się będą kluły. Tam na rogu po tym fajnym samcu. Zaraz wam pokażę. Ten będzie, zobaczycie. Uda. Nie widać. Nie wiem, czy było widać. No tu we szwance dałem. Bo te murzyny mają tam jajka, to dobrze. No niech się gonią na jajka. Tam nie miały miejsca. Nasiony. Zobaczymy, jak to będzie. Młodych będzie. Karmy mają. Mają jeszcze. Mieszam już z pszenicą. Nakarmione. Nawalone, panowie. Będą czarne chyba. Dobra. Co tam jeszcze? Wrzucimy to jajko. I co, odpoczywają. Nie daję już psom. Młodziaki, gorąco, one świrują. O, jaki berlinek. Widynek, zobaczcie. Ładny, elegancki. Pierwszy raz jest statywy. Olek chodzi ładnie, aż idę go jeszcze raz tak rowa. Jak wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. Gdzie on jest? Tu idzie. Zobaczcie, elegancki łapcie. Laleczka. Zostanie u mnie. Wszystkie kruchają wesoło. A panowie, chciałem powiedzieć, 5 konkursów zdobyłem w sekcji, 5 konkursów zdobyłem w oddziele. Podskoczyłem z 24 na miejsce 19 w oddziale, w sekcji jestem na 7 miejscu. Ale to nie walczymy o miejsca, gnymi mają wracać. Tak jak widzieliście, wracają jakoś i gniazdówką. Nie ma co tam panikować. Walczymy na razie jeszcze. Pocztowe się chowa. Niech się chowają. Kluski. Miałem zobaczyć, czy tam jest woda. Jest jeszcze. Jest tego. O, czarny tu przylot. Czarny chce chodzi wszędzie. Jeszcze nie zostanie. Oddzielone zostaną na dniach. Te siwki. Tu mam jeszcze pocztowe. Nakarmiony. Fajny. Tu mam berlinki. Znaczy te Budapeszty chyba. Miedziane. Też nakarmione. Tu jeden jest. Tu jest drugi. To jak, co tu siedzi? A jak się burzy?
Tutaj się pocztowe wiem, że wypluły. Dwa siódemki. Też rozpłody. Tu ładne czarne są. Równe czarnuchy. Moja miękka? Nie. Patrzcie, jakie równiutkie. A tu co tu masz? Pokaż co tu masz. Coś tu masz swoje pewnie. A tu? Tu też coś jest. A tu pierdziawka taka mała. Jedno? Nie, dwa. O, panie, panie. Ty to będziesz as. Nawet nie widziałem, że taki siwy wyszedł. Tu też. I pocztowe. Jakie szybkie. Czekajcie. Tu mam takiego asa. Odpukać. Ma numer obrączki, panowie. Zapamiętajcie go. 50. 50 i 11. Już pokaż, malutki, pokaż. To są moje obrączki. No pokaż ładnie nogę. Po co się denerwujesz? To ma być najlepszy gołąb. Były dwa, jeden. Zobaczymy. Zobaczymy, jak on będzie leciał. I następne będą 01, 02 i chyba 41, coś takiego. Będzie ich 5. Pierwsze też nie przetrwały. Beszwanska. Dobra panowie, 20 minut. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pocztowe, zobaczcie jakie pocztowe. Sobie świrują, tu jest chłodno. Tu jest chłodno, elegancko. Ogólnie jest gorąco, na ziemi jest chłodno. No, ktoś tam mi pisał, żebym posprzątał tu wokół gołębnika. Że wstyd taki. Kolego, nie będę ubliżał, nie będę srał. Jak ci coś nie pasuje, to są, wiesz gdzie? Filmy takie, że jest ładnie posprzątane. Pamiętaj, że wstyd co zo jest. Nasrać i dupy nie podetrzeć. To jest wstyd, bo śmierdzi. A u Andrzeja tak jak jest, to jest. Wszystkiego naraz nie zrobimy i tak dużo zrobimy. A jak chcesz to przyjeść, pomożesz mi sprzątać i będzie elegancko. Dobra, panowie, pozdrawiamy i panie wszystkich młodych hodowców. Coś mi tam pisał, jakieś gołębie. O, będę miał gołębie, te z kuprami. To będę mógł powysyłać. Chyba, że nie będziesz chciał, kiedy tam jeden mi pisał kolego, że jesteś młody hodowca. To te wyścigówki co mam. To ci takie powysyłam. Będziesz chciał takie? Tylko jeszcze czas. W sierpniu będę mógł powysyłać, zaszczepione, rozgonione. Pozdrawiamy. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Ksedo leży. Strzeniaki są trzy. Pozdro dla wszystkich, którzy mnie oglądają, którzy lajkują, którzy zasubskrybowali, a oglądają, bo dużo jest subskrypcji, jest dużo i rośnie. I tak jak powiedziałem, dyszkę przekroczymy, będzie zajebisty film, ale taki, że każdego pospadacie z foteli. Pozdrawiam, do zobaczenia, do następnych filmów, pozdro. Jestem na 17, na 19 miejscu z 24. Co to mam jeszcze powiedzieć? 5 konkursów, 5 na 5, w sekcji 5, w oddziale 5. Brakuje dwóch gołąbków, dwa mam na plusie. Lot jest bardzo fajny, ciężki był. Teraz jest troszkę inaczej, przygotuję, bo będzie znowu gorąco. Ale nie wiem, wiatr, czy będą miały na skrzydło, czy na dupkę, czy na dziubek. Pozdro, do zobaczenia. Wszystkim życzę. Lato idzie, truskawka rośnie. W Warszawie truskawka, koszyk. Cały na hurcie 32 zł. Do zobaczenia, panowie.